W tym filmie pokażemy kolejne zadanie z 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów z zawodów drugiego stopnia zadanie czwarte. Czy istnieją liczby x1, x2 i tak dalej? X99, z których każda jest równa pierwiastek z 2 plus 1 lub pierwiastek z 2 minus 1 i które spełniają równość x1 razy x2 plus x2 razy x3, plus x3 razy x4 i tak dalej, plus x98 razy x99, plus x99 razy x1 równa się 199. Odpowiedź uzasadnij. Wykażemy, że takie liczby nie istnieją. Przypuśćmy, że istnieje układ liczb x1, x2 i tak dalej, x99 spełniających warunki zadania. Każdy z iloczynów, x1 razy x2, x2 razy x3, i tak dalej x99 razy x1, przyjmuje jedną z trzech wartości: pierwiastek z 2 plus 1 do kwadratu, co się równa 3 plus 2 pierwiastki z 2, albo pierwiastek z 2 minus 1 do kwadratu, co się równa 3 minus 2 pierwiastki z 2, albo pierwiastek z 2 plus 1 razy pierwiastek z 2 minus 1, co się równa 1. Niech a będzie liczbą iloczynów równych 3 plus 2 pierwiastki z 2, niech b będzie liczbą iloczynów równych 3 minus 2 pierwiastki z 2, i niech c będzie liczbą iloczynów równych 1. Ponieważ wszystkich iloczynów jest 99, więc a plus b plus c równa się 99. Wykażemy najpierw, że a równa się b. Z danej w treści zadania równości wynika, że a razy 3 plus 2 pierwiastki z 2, dodać b razy 3 minus 2 pierwiastki z 2, dodać c równa się 199, czyli równoważnie 2 razy a minus b razy pierwiastek z 2 równa się 199 minus c minus 3 razy a plus b. Jeżeli a jest różne od b, to dzieląc przez 2 razy a minus b obie strony tej zależności, otrzymujemy. Pierwiastek z dwóch równa się 199 minus c minus 3 razy a plus b podzielone przez 2 razy a minus b. Lewa strona ostatniej równości jest liczbą niewymierną, a prawa wymierną. Uzyskaliśmy sprzeczność, która prowadzi do wniosku, że a równa się b. Wykażemy teraz, że c jest liczbą parzystą. Narysujmy 99-kąt foremny, albo raczej jego wycinek, żeby rysunek był czytelny. x1, x2, x3 i tak dalej. x98, x99. Przy wierzchołku x1 napiszmy liczbę x1. Przy wierzchołku x2 liczbę x2 i tak dalej. Przy każdym wierzchołku 99-kąta napisaliśmy zatem jedną z dwóch liczb. Pierwiastek z dwóch plus 1 lub pierwiastek z 2 minus 1. Wykonajmy teraz wędrówkę po obwodzie 99 kąta, zaczynając od wierzchołka X1 i odwiedzając kolejno wierzchołki X2, X3 itd. aż do X99 i kończąc w punkcie wyjścia X1. Przechodząc z danego wierzchołka do kolejnego. Odnotujmy, czy liczba przy odwiedzanym wierzchołku uległa zmianie, to znaczy, czy liczby przy obu wierzchołkach są różne. Ponieważ wędrówkę zaczęliśmy i kończymy w tym samym punkcie x1, więc podczas niej odnotujemy parzystą liczbę zmian. Z drugiej strony, przechodząc z danego wierzchołka do kolejnego, liczba przy odwiedzanym wierzchołku ulegnie zmianie jedynie wtedy, gdy iloczyn obu liczb przypisanych tym wierzchołkom jest równy 1. Wobec tego liczba zmian, którą odnotowaliśmy podczas wędrówki, jest równa c. To dowodzi, że c jest liczbą parzystą. Wykorzystując poprzednio uzyskane zależności a plus b plus c równa się 99 oraz a równa się b, wnioskujemy, że c równa się 99 minus 2a. To dowodzi, że c jest liczbą nieparzystą. Uzyskaliśmy więc sprzeczność, z której wynika, że liczby o postulowanej własności nie istnieją. I na koniec zapraszam Was do następnego filmu, w którym omawiamy ostatnie, piąte zadanie z zawodów drugiego stopnia 12. Olimpiady Matematycznej Juniorów.